Wyobraź sobie World of Warcraft, New World czy Final Fantasy XIV, gdzie wykonując questy, pokonując potwory i wytwarzając ekwipunek, jesteś w stanie zdobyć kryptowaluty, które inni gracze z chęcią od ciebie odkupią, żeby przeznaczyć je na lepszą zbroję, wyjątkowego mounta czy po prostu po to, żeby naprawić ekwipunek. Zamiast brać nadgodziny w pracy, będziesz mógł wybrać się na smoka szkieletora albo rankingowy PvP, żeby zdobyć jeszcze więcej kryptowalut, sprzedać je i tym samym zarabiać przyjemnie spędzając czas. Pomówmy o play to earn na przykładzie powstającego pełnoprawnego MMORPGa nazwanego Myst. Myst jest MMORPGiem, którego główna waluta, również nazwana Myst, jest wykorzystywana w niemal każdej aktywności w grze, a przy tym jest kryptowalutą. Potrzebujecie jej, żeby kupić mikstury w sklepie, surowce na lepszy miecz, czy wygrywać aukcje na różne przedmioty. Jednak Myst możecie również sprzedać na zewnątrz gry i tym samym możecie zarobić realną gotówkę. To jest właśnie rozwijający się trend play to earn w świecie kryptowalut, czyli zarabianie przez wykonywanie aktywności w grach online. To tak jakby mieć możliwość zarabiania golda w World of Warcraft i sprzedawania go legalnie innym graczom lub po prostu osobom, które chcą zarobić na spekulacji jego wartości. Część kryptowalutowych MMORPGów będzie ograniczało możliwość zakupu za kryptowalutę do niektórych elementów w grze, jak choćby tych kosmetycznych, jednak nie Myst. Tutaj kryptowaluta Myst będzie powszechna i będzie potrzebna w każdym aspekcie. Wcześniej wspomniane naprawianie ekwipunku, czy chociażby po to, żeby rozwijać swojego bohatera czy swoje włości. Zapewne powiecie w tym momencie, że przecież to jest ewidentne pay to win, skoro realną gotówkę możecie wymienić na kryptowalutę, a zatem z kolei możecie ubrać waszą postać, czy w inny sposób ułatwić sobie rozgrywkę. Jest w tym trochę racji, jednak sytuacja jest tutaj bardziej złożona. Posłuchajcie. Klasyczny pay to win można określić w następujący sposób. Kupując przedmioty w item shopie, jesteście w stanie przyspieszyć progres lub zdobyć przewagę nad innymi graczami przez różnego rodzaju boosty czy nawet elementy ekwipunku, które nie byłyby osiągalne dla gracza, który gra regularnie. Cechą charakterystyczną takiego modelu płatności jest to, że gracze prześcigają się w kwestii ekwipunku i coraz mocniejszej postaci, ale finansowo zyskują tylko twórcy gry, bo przecież gracze wpłacają kolejne dolary do item shopu, a sami nic z tego wyciągnąć nie mogą, przynajmniej w legalny sposób. W grach opartych o krypto działa to inaczej, bo rynek jest wolny i działa w dwie strony. Nie ma tutaj przedmiotów przypisanych do postaci, wszystko można przehandlować i jeśli będziecie mieli takie życzenie, to również możecie wypłacić kasę z gry, zamiast tylko i wyłącznie napychać kabzę twórcom. Oczywiście gracze mogą zdobyć przewagę nad innymi przez wrzucanie horrendalnej ilości gotówki, ale tutaj wchodzi do gry wasze doświadczenie. Otóż mój kanał śledzą głównie gracze, a nie handlarze krypto. Z całym szacunkiem do tych drugich, ale w lwiej części nie mają pojęcia, o co chodzi w grach online czy MMORPG, a nagrywają o nich filmy tylko dlatego, że jest to niesamowicie mocny trend wśród kryptowalut. To właśnie wy, drodzy gracze z krwi i kości, którzy macie kilkanaście lub kilkadziesiąt lat doświadczenia w gamingu, możecie zdominować produkcję typu Myst, bo wiecie, z czym to się je. Co z tego, że jakiś krypto-trader wrzuci tysiące dolarów w grę, o której ani nie ma pojęcia, ani nie ma odpowiednich umiejętności manualnych, żeby grać w sposób efektywny. Wy będziecie mogli wypracować czysty zysk dzięki waszym umiejętnościom, doświadczeniu i wiedzy, a i być może zarobione kryptowaluty pozwolą wam ograniczyć pracę na etacie i jeszcze efektywniej zarabiać w grach online, a krypto-traderzy bawiący się w gaming będą wam potrzebni tylko po to, żeby mogli od was skupować kryptowaluty danej gry. Mam nadzieję, że rozumiecie mój pogląd na to i możemy przejść do tego, co konkretnie ma oferować Myst. Do wyboru mamy 5 klas: Crusadera, Enchantera, Rangera, Shapeshiftera i Witch Huntera. Przed deweloperami Myst jeszcze długa droga, więc na ten moment nie wiadomo chociażby jak dokładnie będzie wyglądał rozwój postaci w grze. W niektórych gameplayach można zauważyć, że na pasku umiejętności jest 5 miejsc, natomiast zaprezentowano nam zaledwie kilka umiejętności, nie wiemy nic o drzewkach talentów. Nie doszukałem się również informacji, czy będzie opcja na zgarnięcie darmowego bohatera, czy też konieczny będzie jego zakup. Jeśli chodzi o elementy ekwipunku, to będą one oczywiście w formie NFT, o których z punktu widzenia blockchaina możecie się dowiedzieć więcej w filmie prezentowanym w prawym górnym rogu. Ekwipunek będzie standardowo zwiększał nasze umiejętności bojowe, zmieniał rodzaj obrażeń czy dawał szansę na tarczę, gdy będziemy atakowani. Do handlu będą również dostępne zwierzaki czy różne wierzchowce. Twórcy na początek chcą nam zaserwować otwarty świat wielkości połowy tego, co znamy z pierwszej wersji World of Warcraft. Jak na standardy blockchainowych gier, jest to całkiem imponujące. Do tego czekają nas oczywiście rajdy, questy oraz PvP. Ciekawą sprawą jest fakt, że kryptowalutę Myst będziecie mogli zainwestować w różne biznesy w świecie gry poprzez tak zwany staking. Przykładowo możecie ulokować Myst w karczmie, która będzie wam wypłacała dodatkowe fundusze w zamian za to, że zablokowaliście waszą kryptowalutę, a sama karczma dobrze prosperuje. Podobnie ze sklepami.
sklepami czy nawet farmami. Do dyspozycji graczy będą również profesje polegające na zbieraniu surowców i wytwarzaniu przedmiotów. Oczywiście wszystkie wasze produkty będziecie mogli sprzedawać innym graczom w zamian za kryptowalutę Mist. Tutaj ciekawostka i delikatna obawa z mojej strony. Doczytałem, że w zależności od tego, ile na rynku będzie sztuk danego na przykład miecza, cena będzie regulowana przez system gry. Wzbudza to moje wątpliwości, bo żaden system nie będzie działał tak sprawnie jak wolny rynek, natomiast być może będą to tylko delikatne regulacje w skrajnych przypadkach, więc moja obawa być może jest nieuzasadniona. Mist to nie tylko MMORPG, ale również pełny framework oparty o Binance Smart Chain oraz Unity. To pierwsze oznacza tyle, że koszt transakcji kryptowalutowych powinien być niski i w zasięgu możliwości przeciętnego Kowalskiego, a to drugie, że silnik gry powinien być w miarę elastyczny i łatwy do rozwijania w większym zespole. Przez framework Mista twórcy chcą dać innym twórcom narzędzia do kreacji własnych gier blockchainowych, bez martwienia się o implementację systemu itemizacji, questów, umiejętności czy NPC-ów. Do tego dochodzi implementacja AR w myśl metaversu, czyli rozszerzonej rzeczywistości, o której powstał osobny film, link w prawym górnym rogu. Teoretycznie powinno to robić na mnie wrażenie, ale wiem, jak dużym przedsięwzięciem jest tworzenie gier MMORPG, więc dorzucenie do tego jeszcze frameworka i rozszerzonej rzeczywistości może być zbyt obciążające dla zespołu. Na koniec coś dla tych, którzy w kryptowalutach siedzą nieco więcej i podejmą decyzję o zainwestowaniu w grę. Oczywiście muszę w tym miejscu powiedzieć standardową formułkę, że nie jest to porada inwestycyjna, a decyzja należy wyłącznie do was. Jak wspomniałem, kryptowaluta Mist w grze jest wykorzystywana właściwie do wszystkiego. Nie tylko będziecie mogli ją stake'ować w grze, ale również poza nią. Na początku roku 2021 odbyły się tak zwane pre-sale, czyli sprzedaż tokenów dla ograniczonej liczby inwestorów i od tamtego momentu cena tokenów wzrosła znacząco, jednak spora część tokenów wciąż nie jest w obiegu. Token Mist jest dostępny na PancakeSwapie, na którym możecie go zdobyć w zamian za inny token, jak choćby BNB, czyli Binance Coin, który z kolei możecie kupić na giełdzie Binance. Jest to największa giełda kryptowalutowa na świecie i link do niej znajdziecie w opisie tego filmu. Od czasu do czasu twórcy zapraszają do udziału w zamkniętych beta testach Mista, jednak wymagane jest posiadanie określonej minimalnej liczby tokenów Mist na portfelu, a i to nie daje pewności, że uda się dostać do testów. Mist bez wątpienia jest jednym z ciekawszych MMORPG-owych projektów opartych o blockchain. Ostatnimi czasy gra przeszło nieco modyfikacji, przez co prezentuje się znacznie lepiej i wygląda na to, że twórcy odchodzą od izometrycznego rzutu kamery. Natomiast tutaj pojawia się kolejna wątpliwość. Czy aby Mist nie jest zbyt ambitnym projektem, który w dodatku zmienia co jakiś czas koncepcję i przez to zespół albo nie podoła w ogóle, albo będzie tworzył grę latami i będziemy mieli powtórkę historii znanej choćby z Star Citizen. Nie zmienia to jednak faktu, że jestem bardzo ciekawy takiego eksperymentu kryptowalutowego, gdzie mamy otwarty rynek i właściwie wszystko możemy sprzedać lub kupić za kryptowaluty. Dziękuję za wasz czas i życzę miłego dnia. Psst, kierowniku, wbij na Discorda.